Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Ministrze. Minister Paweł Sałek. Panie Ministrze. Dzień dobry, witam. Dynamika sytuacji. Ta dynamika na co wskazuje? Dynamika wskazuje na to, że miałem telefon i musiałem odebrać, ale już się rozłączyłem. Rozumiem, ważny prezydencki szanuje, czy jakieś informacje z pałacu mamy, czy nie? No raczej sprawy środowiskowe. No, bo ja się tym zajmuję, ale to jest też bardzo ważne, istotne. Ale wie pan, że przez określenie sprawy środowiskowe można rozumieć wszystko i wszystko do tego można dorzucić, czy też pod to wszystko podpiąć. Na przykład sprawą środowiskową jest to, że dziś Grzegorz Schetyna, lider Koalicji Obywatelskiej, ustąpił palmę pierwszeństwa, oddał ją Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Panie redaktorze, ja bardziej wolę zajmować się sprawami ochrony klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ale jak mnie pan o to pyta, to też spróbuję odpowiedzieć. Jest pan zaskoczony? No jest to na pewno pewne zaskoczenie chyba dla wszystkich. Być może to jest jakaś taktyka i pewnie tak jest, że liderzy Platformy Obywatelskiej przekalkulowali sprawę związaną z wyborami i próbują w tym momencie proponować osobę w postaci pani marszałek ku temu, ażeby ona była kandydatem do objęcia tej funkcji rządowej. No na pewno jest to pewien zabieg marketingowy, który pewnie na najbliższy miesiąc do czasu 13 października będzie, że tak powiem, eksploatowany medialnie. Zabieg marketingowy, czy też wypadkowa tego, co zasugerowała PR-owska agencja? No, słyszałem także o tym, że akurat Platforma Obywatelska wynajęła specjalistyczną agencję PR-owską z Izraela. Do tego. Podobno. Nie znam akurat szczegółów, ale... Która ta agencja doradziła, żeby Grzegorza Schetynę schować? Jak najgłębiej się da. No ale jednocześnie Grzegorz Schetyna jest liderem Platformy Obywatelskiej, jest jej twarzą od wielu miesięcy, ale można powiedzieć też od wielu lat, patrząc na tą perspektywę ostatniej kadencji. Tak do końca nie będzie można o nim zapomnieć. Na pewno będzie miał ogromny wpływ na kształt polityki, która będzie realizowana przez Platformę Obywatelską i w czasie kampanii wyborczej, która przecież już trwa z pełną dynamiką, jest bardzo barwna, jednocześnie emocjonująca. Natomiast to jest sposób na to, żeby poprawiać sobie notowania, poprawiać sobie wizerunek, poprawiać sobie współczynniki zaufania, bo w tych współczynnikach zaufania pan przewodniczący Schetyna no, nie jest chyba w czubie, że tak powiem. Tych, jeżeli którzy... byśmy patrzyli od końca, to jest. Zajmuje pierwsze miejsce, niekwestionowane. No to zależy, czy mamy szklankę nalaną do połowy, czy do połowy pustą, ale to już pan redaktor tutaj tak w sposób sprytny. Ale że to niby ja jestem ekspertem od szklanek? Nie, od szklanek to może nie, ale od polityki na pewno tak. I od dziennikarstwa. Panie ministrze, no miłe to było, muszę panu powiedzieć. No ale to taka jest prawda, no przecież tutaj nie ma co się oszukiwać. To zapytam też tak grzecznie, bez tezy jeszcze. A nie dziwi pana fakt, że Grzegorz Schetyna ustąpił miejsca w Warszawie Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, samemu przesuwając się do Wrocławia? No ale to chyba łatwiej od strony taktycznej na pewno będzie panu przewodniczącemu, ze względu, że to poniekąd jego matecznik, rodzinny okręg. No jasne, ale to można było przewidzieć od razu na samym początku. No też może trudny jest problem związany z liderami, bo jednak Warszawa będzie to zderzenie. No właśnie, miało zderzenie być zderzenie tytanów. Wszystkich Grzegorz liderów. Schetyna, Jarosław Kaczyński. No ale to chyba regionalizm pani Kidawy-Błońskiej zdecydował także o tym, że ona będzie jako warszawianka startować akurat w Warszawie. No być może jakaś kalkulacja, trudno mi powiedzieć. No ja nie znam tak dosłownie dobrze i nie wiem też dokładnie, co się dzieje w środku w Platformie Obywatelskiej. No więc to jest, tak, to jest pewna obserwacja, pewne przypuszczenia, jakaś analiza w ten sposób. Tak na to patrzę. Ile mamy organizacji ekologicznych w Polsce? Dużo. A ale jest pan, kilka wiodących. A słyszał pan chociaż z ust tych wiodących jakąś opinię dotyczącej jakości wody w Wiśle? Na północ od Warszawy? Takiej opinii nie słyszałem, natomiast czytałem Twittera. Mówię tutaj konkretnie o tej organizacji Greenpeace, która ma, trzeba powiedzieć, swój oddział w Polsce, a nie jest w Polsce, nie jest polską organizacją ekologiczną. No i tam ten tweet mniej więcej mówił o tym, że sytuacja jest poważna, trzeba ją monitorować, ale od razu był wpleciony element polityczny. Polityczny w sensie ochrony klimatu, wycinania drzew lasów. Może akurat mówione było wówczas o starodrzewiu w
tym twicie. No to jakby nie patrzeć, Puszcza Białowieska. Tak, no ale pytanie, co chcemy mieć i w jaki sposób tą przyrodę w Polsce trzeba chronić. Bo jeśli mówimy o ochronie przyrody i o poważnej ochronie przyrody, to ja chciałem zauważyć, że w Polsce występuje kilka form ochrony przyrody. Te takie dwie podstawowe, które sprowadzają się do takiej tak zwanej ochrony czynnej albo biernej. No, ochrona czynna to jest taka, że jeżeli gatunki jakieś są zbyt ekspansywne, na przykład tutaj mówię o kurniku drukarzu, no to metodami usunięcia chorych drzew się przeciwdziała tym sytuacjom. Natomiast ochrona bierna no to jest taka, która jest pozostawiona sama sobie. Oprócz tego w Polsce funkcjonują no, dyrektywy europejskie i prawo ochrony przyrody, mamy i rezerwaty, i użytki ekologiczne, więc tych form ochrony przyrody czasami też, które wzajemnie się na siebie nakładają, jest dosyć dużo i też to powoduje pewne problemy. Natomiast podstawą jest to, ażeby w sposób zrównoważony i rozsądny podchodzić generalnie do ochrony środowiska i do tego wszystkiego, co jest związane no, przede wszystkim ze zrównoważonym rozwojem, czyli w taki sposób kształtować i korzystać ze środowiska, aby nie było dla tego środowiska uszczerbku, jednocześnie taka, żeby można było z tego środowiska korzystać, także z surowców naturalnych, bo to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, tak żeby przyszłe pokolenia także mogły z tego środowiska korzystać. No tak jest skonstruowany świat. Ta sprawa związana przede wszystkim z tym, że człowiek od wieków zajmował się i był elementem i podmiotem w środowisku, no jest naturalna, natomiast dzisiaj te ruchy, które nazywają się ekologicznymi czy pozarządowymi, no czasami próbują jak gdyby nie dopuszczać do tego, żeby człowiek był podmiotem środowiska, a powinien nim być, bo po prostu jest. Panie ministrze, z całą pewnością pan słyszał o tym, że doszło do awarii w czy też na Czajce. Tylko okazuje się, że ponoć ta Czajka w ogóle była niepotrzebna. No, ja odniosę się do tego, do czego Polska była zobowiązana wstępując do Unii Europejskiej. My w 2004 roku, przystępując do struktur europejskich, zobowiązaliśmy się, że ładunek ścieków, ilość ścieków, która będzie kierowana w polskich rzekach, a w konsekwencji będzie wpływała do Bałtyku, będzie zmniejszona w sposób znaczący. Polska przyjęła taki specjalny program i plan, który nazywał się Krajowy Plan Ścieków Komunalnych, KPOŚKA, i w tym dokumencie było wyraźnie zapisane, i to musiało być zrealizowane i zostało zrealizowane, że aglomeracja warszawska będzie miała dużą oczyszczalnię ścieków i ten ładunek ilościowy i stężeniowy tych substancji będzie mniejszy, przekazywany do rzeki Wisła, w konsekwencji do Bałtyku. Te zobowiązania zostały zrealizowane. Niestety no, wydarzyła się ta poważna awaria i to jest bardzo poważny problem, jeśli spojrzymy na to środowiskowo. On z problemu lokalnego stał się teraz problemem ogólnopolskim. Dobrze, nie, że rząd... Nie, panie ministrze, chyba pan wyolbrzymia. Tak, wyolbrzymia. Jest pan jedną z niewielu osób, z którą się rozmawia, które są takiego zdania. Politycy Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej mówią wprost, tam to żaden problem właściwie. Nie, no, to no, żadna katastrofa. No, przepraszam bardzo, no jeśli trzy tony ścieków na sekundę, bo jeden metr sześcienny to jest mniej więcej jedna tona, jeśli 3 tony ścieków nieoczyszczonych, niepodczyszczonych, tak zwanych surowych wypływają i w trybie awaryjnym są zrzucane do Wisły, to chyba no, jest pewien problem, szczególnie dla tych ujęć wody, które znajdują się na północy kraju. Ja uważam, że ten problem, który był w pewnym momencie lokalnym, on się stał problemem ogólnopolskim i staje się. Dlatego też te działania, które zostały podjęte prewencyjne w układzie przygotowania nowego rurociągu, żeby te ścieki surowe transportować bezpośrednio do oczyszczalni, no, mówiąc wprost, są konieczne. Nie można tego absolutnie lekceważyć. Jednocześnie trzeba monitorować sytuację i w sposób odpowiedzialny do tego podchodzić, także pod kątem racjonalnego i oszczędnego wykorzystania wody. Także w Warszawie. W Polsce mamy niedobór, taka jest prawda. Taka jest prawda, dlatego też program związany z małą i dużą retencją jest w Polsce niezbędny, z tego względu, że tą wodę, która wskutek no, szczególnie nawalnych deszczy, które coraz bardziej w Polsce występują, czy różnego rodzaju silnych ulew, długotrwałych, ale przede wszystkim tych intensywnych, powinna być zmagazynowana i powinna być utrzymana i wykorzystana także gospodarczo, czy do podlewania na przykład w mieście,
czy wykorzystania deszczówki także na wsi, bo to jest bardzo ważny element, taka, żeby tą wodę zmagazynować, żeby ona nam nie uciekała. I tu jest cały element związany z polityką... w takiej formie, jak ta w Wiśle na północ od Warszawy. Tak, ale z całą polityką klimatyczną związaną z tak zwaną adaptacją do zmian klimatu, a żeby tak zwaną niebieską infrastrukturę, czyli tą infrastrukturę rzeczną, stawową, jeziorową, można było także w polskich miastach budować, przystosowywać do tego, żeby tą wodę utrzymać, bo to jest i zwiększenie bioróżnorodności, i poprawa warunków wodnych, i poprawa plonowości. A jeśli mówimy o dużej energetyce, to także ta energetyka związana z budową elektrowni wodnych, które są, można powiedzieć, najbardziej stabilnym źródłem wytwarzania energii, jeśli chodzi o OZE, czyli odnawialne źródła energii. Bo dzisiaj ogromne pieniądze są inwestowane w energetykę odnawialną i ona i powinny być inwestowane. Jednocześnie energetyka odnawialna, czy fotowoltaika, czyli ze słońca energia, czy energetyka wiatrowa, no jednak ma tą piętę Achillesową, że jest niestabilna i one w różny sposób te źródła pracują. Czyli mówiąc natomiast... wprost, nie ma wiatru, nie ma energii, nie ma słońca, tej energii również nie ma. Tak, dlatego też Upraszczając, panie ministrze, ponieważ rozmowa jak zwykle przemiła. Czy Komisja Europejska, względnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, względnie tudzież Parlament Europejski, zajęły się już sytuacją na Wiśle? Nie słyszałem o tym. Na razie w związku z tym, że komisja jest pewnie na końcówce i teraz chyba o czym innym są zainteresowani, nie słychać nic na ten temat, żeby tego typu sytuacja miała miejsce. No to też w pewien sposób może dziwić, bo w innych sprawach Komisja Europejska zawsze, że tak powiem, ma dużo do powiedzenia, szczególnie jeśli chodzi o te sprawy ekologiczne i związane z ochroną środowiska. Czasami też to personalne były pewne uszczypliwości. Bo to nie chodziło o Puszczę Białowieską, to chodziło o kornika drukarza, żeby go zachować. Paweł Sałek, minister, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję uprzejmie, miłego popołudnia.